Urodziłem się w roku 1804 we wsi Halczyniec powiatu żytomierskiego guberni wołyńskiej w parafii kodeńskiej w odległości 13 wiorst od Berdyczowa, tej handlowej Jerozolimy Żydów Rusi Nadnieprzańskiej. Ojciec mój Stanisław Czajkowski był honorowym chorodniczym kijowskim, starostą taniczewskim i przedstawicielem województwa kijowskiego na Sejmie 3 Maja. Matka moja była córką Michała Głębockiego, wojskiego i marszałka powiatu Owruckiego i Heleny z Brzuchowieckich wdowy po pierwszym mężu, wnuczki znakomitego hetmana zaporoża Jana Brzuchowieckiego. Ojciec mój umarł, gdy zaledwie mówić zacząłem. Matka moja zaś, jedna z najpiękniejszych kobiet na Ukrainie, młoda, rozumna, bogata, nie chciała wstąpić w nowy związek małżeński, chociaż nie brak było konkurentów do jej ręki i wolała zająć się wychowaniem swego jedynego syna, aby zrobić z niego prawdziwego kozaka. Stosownie do życzenia dziadka, ubrano mnie po kozacku, na głowę włożono mi czapkę kozacką, do czapki przytwierdzono czaple pióro, jak nosili dawni hetmani Ukrainy i Zaporoża. W Zarokowie odznaczano się gościnnością. Jadano smacznie, pito stare wina, gości zawsze bywało wiele, a często zajeżdżali i znaczni Rosjanie. Pewnego razu przyjechali jenerałowie Orurkę, Igelström, kilku pułkowników i innych oficerów. Zauważywszy, że rozgościli się trochę zanadto po domowemu w gabinecie mego dziadka, przyniosłem z kruchty kościelnej dwa wielkie łokcie, zamknąłem drzwi za sobą, dałem jeden łokieć wojskiemu i ze słowami: Ano, dziadku, uderzmy na tych Moskali, uderzyłem drugim łokciem w łeb generała Orurkę. Dziadek zląkł się trochę. Tutaj jasno przejawił się system wychowania wnuka. Za to można się było dostać gdzieś w dalekie kraje, a pan wojski wolałby odbyć podróż nie dalej, jak do mam. Ale generał Orurkę, człowiek godny wszelkiego szacunku, uśmiechnął się i odebrał mi z rąk łokieć. Gdy wyrośniesz, – rzekł, to wtedy hurra na Moskali, a teraz będziemy z sobą przyjaciółmi. Wszyscy się śmiali, ja jednakowoż obstawałem przy swojem. Dziadek przyszedł trochę do siebie, mimo to jednak był tak długo nieswój, dopóki nie odjechali goście. Następnie Posłał po aktuariusza grockiego, zaprosił dwóch sąsiadów obywateli w charakterze świadków i spisał testament, na mocy którego pozostawił mi cały swój znaczny majątek, wydzieliwszy z niego czterem synom dobra, które mi zawiadywali, a córkom posagi, które już miały wypłacone. Gładził mnie pod brodę, mówiąc: O, ho, ho, to szlachcic, o, no. – Kozak! – i pokazując mi herbową pieczęć ojca, czytał na niej – Bóg i ja ze mną. – Widzisz, polegaj tylko na Bogu i na sobie samym, a Bóg cię nie opuści. Wszystko to wyryło się w mojej duszy i rosłem nasiąkając takimi przekonaniami. Testament ten po śmierci dziadka, matka moja zwróciła natychmiast rodzinie, a dla mnie pozostała po nim tylko skłonność do arystokratyzmu w duchu szlachectwa i kozactwa, skłonność, którą dziad mój starał się we mnie rozwijać. Matka moja, pomimo miłości do swego jedynego syna, starała się zrobić ze mnie kozaka duszą i ciałem, gończe, konie, sokoły, o, tego wszystkiego miałem do przesytu. Pierwszym moim nauczycielem był pan Antonowicz, namiętny ukrainofil i kozak. Po większej części nasze zajęcia odbywały się na siodle. Prócz tego nauczyciela nauczycielem moim był stary żebrak imieniem Lewko, który opowiadał mi ludowe baśnie o znachorach i czarodziejach, tłumaczył podania kozackie, wskazywał w okolicach uroczyska, gdzie odbywały się różne bitwy i śpiewał dumki ukraińskie. Matka nieustannie kładła mi w uszy: Nie mieszaj się do cudzych spraw, ale nie pozwalaj, aby się inni mieszali do twoich. Rad, słuchaj ale miej swoje zdanie. Nie pozwalaj sobie wyrzec się spełnienia zamierzonego czynu ani wskutek trudności, ani wskutek niebezpieczeństwa. Nie zarzucaj nikomu swoich poglądów, ale nie pozwalaj nikomu, aby się wobec twoich przekonań zachowywał bez szacunku. Nie bądź gipkim jak trzcina, lecz ech, niewzruszonym jak dąb. Sto razy lepiej być złamanym, zgniecionym, niż giąć się w tę lub ową stronę. Nie bądź w stosunku do ludzi niżej od ciebie stojących zarozumiałym, lecz nie bij pokłonów przed wyższymi. Nie zwracaj uwagi na postępki ludzi, lecz za twoje odpowiadaj przed Bogiem i przed twoim sumieniem Bóg i ty z nim Byłem ulubieńcem nie tylko całej mojej rodziny, ale i wszystkich Czajkowskich, a mianowicie Teodory Czajkowski, późniejszej żony marszałka Tretiaka, Kobiety z gorącym sercem i żywą wyobraźnią, jakby urodzonej na bohaterkę dawnych czasów. Ród jastrzębców był dla niej świętością. Sława i znaczenie tego rodu były dla niej droższe niż jej własne szczęście. Ona i siostra, moja Różycka, częściej niż inni okazywały mi swoje przywiązanie do mnie. Siostra kochała mnie jak brata, a Teodora Tretjakowa jako czajkowskiego jastrzębca. Gdy zacząłem dziewiąty rok życia, oddano mnie do szkół. W kilka lat po wojnie z roku 1812 Osli, pochodzący ze znakomitej angielskiej rodziny, w nagrodę za udzielanie lekcji wielkim książętom Mikołajowi i Michałowi, braciom cara Aleksandra I, mianowany został dyrektorem Liceum Richelieu w Odessie. Napływ uczniów do liceum był ogromny i liceum nabyło wkrótce szerokiej, a zasłużonej sławy. Rosjanie, Polacy, kozacy z różnych sfer społeczeństwa posyłali dzieci swoje do tego zakładu naukowego. Z powodu błahego nieporozumienia pomiędzy noworosyjskim generał gubernatorem księciem Woroncowem i Łoslejem, dumny Anglik podał się do dymisji i pojechał do Berdyczowa, gdzie książę Maciej radziwił, oddał do jego dyspozycji wielki dom z prześlicznym parkiem i sumę trzechkroć sto tysięcy złotych polskich w celu otwarcia liceum. Trzy czwarte uczniów i prawie wszyscy profesorowie przenieśli się z Odessy do Berdyczowa. Wosley lubił nadzwyczaj opowiadać o przyczynie tego przeniesienia się i porównywać księcia Woroncowa z księciem Maciejem Radziwiłem. W Odesie Zwykle każdej niedzieli dziesięciu uczniów Łosleja po kolei jadało obiady i spędzało wieczory u noworosyjskiego generał-gubernatora. Pewnego razu z powodu przyjazdu hetmanowej Branickiej książę Woronców przysłał do Łosleja adiutanta raczej z prośbą niż z propozycją, aby pomiędzy owymi dziesięciu uczniami znajdował się młody Woronców. Łosli odpowiedział, iż z powodu lichych postępów w nauce młody Woroncow pozostanie w liceum. Adiutant wrócił, tym razem z rozkazem, aby młody Woroncow był na wieczorze. Wtedy łosy kazał wywrócić jego mundur pod szewką na wierzch i zawiózł go w takim kostiumie do pałacu. Syna oddał w ręce ojca i zarazem podał prośbę o dymisję. Nic nie mogło go skłonić do cofnięcia tego postanowienia, nie mówiąc już o przekonywaniach gorącowych i innych. W Berdyczowie, w szkole Łosleja był synowiec księcia Macieja, książę Franciszek Radziwił. Miał on wstręt do wszystkich nauk. Po najrozmaitszych próbach, karach itd., łosli odesłał go do stryja, napisawszy przytem, że byłoby niesumiennością brać pieniądze za takiego nieuka, którego nauczyć czegoś jest rzeczą niemożliwą. Książę Maciej zostawił synowca u siebie, a na imię Łosleja zapisał 50 tysięcy złotych polskich z tym warunkiem, aby suma ta stanowiła stały fundusz przeznaczony na wychowanie dwóch biednych rzewuskich, których wybór Zależał od łosleja. Przytem nadmienił radziwił, że jak nie można znaleźć mądrego Radziwiłła, tak samo nie można się spotkać z głupim żywózkim. Dlatego, jeżeli radziwiły nie chcą się uczyć, to niechaj przynajmniej płacą za żywóski, ponieważ Polsce potrzebni są, rozumni ludzie. Nauka podzieloną była na sześć klas, które odróżniały się od siebie kolorowymi wyłogami na granatowych mundurkach, zrobionych krojem ułańskim. W pierwszej klasie kołnierze, bryże, lampasy i wypustki były jasnozielone, w drugiej jasno-niebieskie, w trzeciej żółte, w czwartej białe, w piątej ponsowe, a w szóstej amarantowe. Wszyscy wychowańcy mieli lance z chorągiewkami i drewniane pałasze. W każdej klasie zaś był inspektor, którego uważano za oficera. W nocy kolejno stali na straży u bramy. W ogromnym dębowym parku, dlatego aby wychowańcy przywykali do odwagi i służby wojskowej, rozstawione były w wielu miejscach pikiety i patrole. Obowiązkową była nauka robienia bronią i konnej jazdy. Kto chciał, mógł sobie trzymać własnego konia, pozostali jeździli zaś na koniach zakładowych. Uczniowie mieszkali po dziesięciu w jednym pokoju. W każdym z nich był osobny inspektor. Każdy uczeń kolejno był dyżurnym, a obowiązkiem jego było pilnować czystości pokoju i uczniów. Każdy wychowaniec musiał sam słać swoją pościel i przyprowadzać do porządku swoje rzeczy. Obowiązkiem służby było tylko czyszczenie butów, ubrania i przygotowanie wody do mycia. Ubrawszy się, wszyscy zbierali się w wielkiej sali, a w jasne i ciepłe dnie w ogrodzie przed domem, gdzie przy rozstawionych stołach siedziały pani Łosley i inne znaczniejsze panie mieszkające w zakładzie naukowym Łosleja. One rozdawały wychowańcom kawę lub herbatę stosownie do życzenia. Wobec uczniów zachowywano się jak wobec dorosłych. Jeżeli ktoś coś spłatał lub zachowywał się nieprzyzwoicie, nie karano go natychmiast, ale inspektorowie śledzili pilnie i wszystko, co zauważyli, zapisywali w celu złożenia później raportu oslejowi. Przed obiadem odczytywano zadane kary lub pochwały, na co kto zasłużył. Po obiedzie spacer w parku lub za miastem, a po spacerze herbata w sali, rozmowa. No i różne gry. W niedzielę lub święta przychodziła do nas po większej części pensja pani Wichlińskiej, składająca się z kilkudziesięciu panien. Przychodzili i inni goście, była muzyka, tańce. Każdy wychowaniec obowiązany był uczyć się tańczyć i grać na jakimkolwiek instrumencie stosownie do swego wyboru. Niekiedy uczniowie chodzili na wieczory do pani Wichlińskiej i do domów prywatnych oddziałami. Po kolei. Łosley jak najsurowiej zabraniał karać uczniów na tych zebraniach. Należało się obchodzić z nimi jak z dorosłymi, świeckimi ludźmi. Wykroczenia ich notowano jednak w raportach i rezultatem czego były nagane kary. Na co kto zasłużył? Kara cielesna nie istniała, lecz były różnorodne inne kary, niektóre z nich przytaczam. Zmniejszano porcje, umieszczano w szpitalu, zmuszając do chorowania za karę. Przytem karmiono owsianką, na czas zajęć kazano się ubierać w mundur i wysyłano do szkoły, a potem znowu kazano wdziewać szlafrok i szlafmycę i do szpitala. Trzymano tak niekiedy co, po całych tygodniach. Wsadzano do aresztu, stawiano na wartę poza zwykłą koleją, zabraniano przyjmowania udziału w spacerach i zabawach. W poniedziałki i wtorki obowiązkowym było rozmawiać po francusku, w środy po rosyjsku, w czwartki po polsku, w piątki po niemiecku, w soboty po łacinie, w niedzielę zaś wolno było rozmawiać w języku w jakim się komu podobało za naruszenie tych reguł groziły kary pieniężne na korzyść ubogich.